Lipiec 1920. Sytuacja na polskim froncie jest wręcz dramatyczna. Bolszewicy podchodzą coraz bliżej Warszawy. Stolica dopiero co powstałego państwa polskiego jest realnie zagrożona. Ludzie tłumnie udają się do kościołów na specjalne modły w intencji ojczyzny. Nawet nieugięty dotąd naczelnik Józef Piłsudski przeżywa okres załamania. Składa on na ręce nowego premiera Wincentego Witosa dymisję. Jednak Witos postanawia jej nie ogłaszać, dopóki ten nie znajdzie następcy. Proponuje więc stanowisko generałowi Józefowi Dowborowi Muśnickiemu, dowódcy polskich korpusów na wschodzie i organizatorowi Armii Wielkopolskiej, który po wygranym Powstaniu Wielkopolskim i wcieleniu Armii Wielkopolskiej w skład Wojska Polskiego był w stanie spoczynku. Muśnicki jednak odmówił, nie chcąc brać odpowiedzialności za klęskę. Podobnie uczynił Józef Haller. Wobec tego Piłsudski ponownie przyjął dowództwo i natychmiast zaczął wydawać zdecydowane rozkazy. W pierwszej kolejności zmieniono nieco skład dowódców na poszczególnych odcinkach frontu. W tym samym czasie do Polski z Francji przybył generał Tadeusz Rozwadowski, szef polskiej misji wojskowej w Paryżu, skąd prowadził skup i dostawy sprzętu wojskowego dla armii polskiej. Sam Rozwadowski był świetnym oficerem jeszcze z armii austriackiej, czemu dawał nieraz dowody. Teraz jego ponadprzeciętne umiejętności miały być szczególnie potrzebne w walce ze śmiertelnie niebezpiecznym wrogiem. Rozwadowski po przyjeździe do Warszawy natychmiast objął stanowisko szefa sztabu i zaczął obmyślać plan na zatrzymanie bolszewickiej machiny, która nieubłaganie posuwała się coraz dalej w głąb Polski. Bolszewicy rozdzielili swoje uderzenie na trzy zasadnicze części. Pierwsza, czyli armia Witowta Putny i korpus Gajchana, uderzyły na północy, ze strony Wilna, a ich celem było odcięcie Polski od morza. Druga część, czyli armia pod dowództwem głównego dowódcy frontu zachodniego, Michaiła Tuchaczewskiego, parła wprost na Warszawę. Natomiast trzecia część, czyli konarmia Siemiona Budionnego, uderzyła na Lwów. Stolica była w realnym niebezpieczeństwie. Na tyle dużym, że wyjechał z niego do Poznania cały korpus dyplomatyczny. Zostało jedynie dwóch dyplomatów, ambasador włoski i nuncjusz apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Mimo ogólnie złej sytuacji pojawił się jednak promyk nadziei. Otóż bardzo dobre rezultaty przyniósł nabór ochotniczy. Około 100 tysięcy ochotników stawiło się do walki z Armią Czerwoną. Bardzo dużą część ochotników stanowiła młodzież ze starszych klas szkół średnich. W niedługiej perspektywie okazało się to kluczowe. Młodzi ochotnicy, mimo że do tej pory nie mieli nic wspólnego z wojną, nie wiedzieli jak się zachować na froncie, byli bardzo niedoszkoleni, a nierzadko pierwsze strzelanie z ostrej amunicji dawali dopiero na linii frontu. To ich niesamowity zapał zmienił oblicze polskiego wojska. Starsi żołnierze, najczęściej weterani Wielkiej Wojny, całkowicie zmienili swoją postawę. Młodzi żołnierze zarazili ich entuzjazmem i wielką, wręcz naiwną wiarą w zwycięstwo. Był to zdecydowanie punkt przełomowy całej wojny z bolszewikami. Kiedy mówimy o cudzie nad Wisłą, powinniśmy mówić niekoniecznie o strategicznych posunięciach, ale właśnie o nagłej zmianie postawy polskiego żołnierza. Dodatkowo, dla zwiększenia nastroju bojowego wprowadzono nowe odznaczenie – Krzyż Walecznych. Jednak zacięta walka, w której mimo wszystko przeważali bolszewicy, cały czas trwała. Tutaj właśnie ujawnił się geniusz generała Rozwadowskiego, który zauważył, że bolszewicy popełniają ogromny błąd w rozstawieniu swoich sił. Otóż po podzieleniu armii na trzy części, między wojskami Budionnego a armią Tuchaczewskiego, stworzyła się luka na linii Wieprza, którą można było wykorzystać, aby zadać wojskom atakującym Warszawę cios od tyłu. Było to jednak iście pokerowe zagranie. Z jednej strony manewr ten mógł uratować kraj od niechybnej porażki. Z drugiej strony natomiast istniało poważne zagrożenie, że armia Budionnego ruszy spod Lwowa i wbije się w tyły atakujących polskich wojsk. Oprócz tego sam manewr był trudny ze strategicznego punktu widzenia. Cała operacja była bardzo skomplikowana. Trzeba było wyciągać jednostki, które miały zostać użyte w kontrofensywie z poszczególnych odcinków frontu i koncentrować je w jednym miejscu, co jeszcze bardziej osłabiło front w niektórych odcinkach. Obawa Polaków o ewentualny atak Budionnego nie była wcale bezzasadna. Bolszewicy przewidywali możliwość polskiej kontrofensywy,
Dlatego 11 sierpnia Budiony otrzymał rozkaz, aby zatrzymać marsz na Lwów i skierować się na północ, w kierunku stolicy. Rozkazu jednak nie wykonał. Naturalnie rodzi się tutaj pytanie, dlaczego? Skoro bolszewicy spodziewali się polskiego natarcia, dlaczego Budiony nie ruszył i w tym momencie nie zakończył wojny? Odpowiedź jest dość prosta, tak jak i prosty był sam Budiony. Otóż miał on własną, niezaspokojoną ambicję. Wcześniej w armii carskiej był on tylko prostym wachmistrzem i zwykłym kozackim wataszką. Natomiast w armii czerwonej awansował na dowódcę całej konarmii i chciał za wszelką cenę podkreślić swoją pozycję. Uważał on, że Warszawa i tak prędzej czy później padnie, a wtedy cała sława pokonania Polaków przypadnie Tuchaczewskiemu, którego osobiście Budiony, lekko mówiąc, nie darzył sympatią. Gdyby jednak na czele swojej armii zdobył Lwów, otworzyłby rewolucji drogę na południe Europy. Budiony zresztą nie był sam, miał on silne poparcie głównego komisarza, Józefa Stalina. Tym samym Budiony dalej parł w kierunku Lwowa, zostawiając Polakom wolne pole. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o dwóch innych porażkach, jakie ponieśliśmy w lipcu 20 roku. Nie były to straty bezpośrednio wynikłe z wojny z bolszewikami, jednak bardzo się ona do tego przyczyniła. Po pierwsze, była to strata Mazur. Na Mazurach odbył się plebiscyt, w którym ludność miała wybrać, czy chcą mieszkać w Polsce, czy w Niemczech. O ile wybór nie był wcale oczywisty, to zadziałała tutaj propaganda niemiecka, która twierdziła, że Polska i tak lada chwila znajdzie się pod rosyjskim butem, rządzona przez komunistów. Propaganda zadziałała wręcz piorunująco i w efekcie cały teren plebiscytowy przypadł Niemcom. Drugą stratą był Śląsk Cieszyński. Nakreślając tylko szybko historię Śląska, sprawa wyglądała tak, że już w styczniu 1919 roku Czesi zajęli siłą tereny Zaolzia. Polacy pod dowództwem generała Franciszka Latinika rozpoczęli kontrofensywę i mocno pobili Czechów. Tamci sprowadzili na gwałt misję francuską, która zatrzymała polskie natarcie i ogłosiła plebiscyt, który Czesi sprytnie odwlekali. Sprawa wróciła po ponad roku, kiedy Czesi, widząc, że Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, postanowili to wykorzystać. Jedynym państwem, które wówczas wysłało Polsce silne dostawy broni za darmo, byli Węgrzy, którzy wcześniej przeszli już rewolucję komunistyczną u siebie i doskonale wiedzieli, czym to pachnie. Dostawy te musiały jednak przejechać przez Czechy, co szybko wykorzystali sami Czesi. Zaszantażowali oni Polskę, że nie przepuszczą węgierskich dostaw, jeśli Polska nie uzna Śląska Cieszyńskiego za własność czeską. Niestety, ze względu na bardzo trudną sytuację, Piłsudski i reszta rządu odpuścili Czechom, aby tylko dostawy z Węgier jak najszybciej znalazły się w rękach żołnierzy na froncie. Wracając jednak do kwestii kontrataku. Nad Wieprzem zebrano doborowe jednostki. Dwie dywizje regionowe, składające się głównie z byłych legionistów. Dwie bardzo wartościowe dywizje poznańskie oraz dywizję podhalańską. Zebrane dywizje miały lada moment ruszyć na północ. Tymczasem korpus Gajchana próbował zdobyć Płock. Ostatecznie po ciężkich walkach ulicznych udało się utrzymać miasto. W tym czasie Piłsudski podzielił armię na dwa fronty. Północny pod dowództwem generała Hallera, w którego skład wchodziła pierwsza armia generała Latinika w Warszawie oraz piąta generała Sikorskiego, która miała działać na terytorium północnym, oraz front południowy pod dowództwem generała Rydza Śmigłego, który miał pod sobą szóstą armię generała Iwaszkiewicza oraz grupę z Nadwieprza. Bolszewicy tymczasem ruszyli do decydującego ataku. 13 sierpnia odbyła się bitwa pod Radzyminem, który po bardzo krwawych walkach znalazł się w rękach sowieckich. Następnego dnia odbył się polski kontratak, który pomimo wysokich strat odbił Radzymin. W ataku tym poległ ksiądz Ignacy Skorupka, który stał się później symbolem Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia odbyła się decydująca walka o Radzymin. Dywizja litewsko-białoruska oraz dywizja generała Żeligowskiego odrzuciły bolszewików daleko od miasta. W międzyczasie jeden z pułków generała Sikorskiego zdobył bolszewicką radiostację, dzięki czemu bardzo zakłócił łączność bolszewików, co wpłynęło w znacznym stopniu na powodzenie polskich operacji. W tym czasie rozpoczęło się uderzenie z Nadwieprza, które miało odwrócić losy wojny. Początkowo ofensywa szła w pustą przestrzeń, aż wreszcie wjechała na dalekie tyły Armii Czerwonej.
wojska sowieckie rozpoczęły odwrót w kierunku Litwy. Po drodze duża część piechoty została wypchnięta na terytorium Prus i internowana. Był to przełom. W tym momencie w wojnie nastąpiło przełamanie impasu. Od tej pory to Polska przejęła inicjatywę. Na południu 20 sierpnia Budionny wykonał wreszcie wielokrotnie ponawiany rozkaz Siergieja Kamieniewa zaprzestania szturmu na Lwów i skierowania się na północ, na Zamość, by dalej przez Lublin wesprzeć wojska Tuchaczewskiego. Jednak niezależnie od podjętych przez Budionnego kroków, było już za późno. Polska kontrofensywa rozprawiła się z głównym ugrupowaniem bolszewików pod Warszawą w dniach od 16 do 18 sierpnia. Mimo tego Budionny dalej parł w kierunku Zamościa, jednak tam napotkał niespodziewany opór. Załoga miasta, mimo że słaba, broniła się bardzo wytrwale. Budionny nie chciał odpuścić i za wszelką cenę starał się złamać opór w Zamościu. Jak się okazało, był to jego drugi kardynalny błąd, który w najbliższych dniach przesądził o jego klęsce. Podczas kiedy jego wojska starały się z całych sił opanować Zamość, Polacy mieli czas na rozwinięcie ataku. W kierunku Zamościa maszerowały już zwolnione spod Warszawy odwody generała Sikorskiego. A w ślad za Budionnym podążała także 13. Dywizja Piechoty generała Hallera i 1. Dywizja Jazdy generała Juliusza Rumla. Finalnie ostatniego dnia sierpnia w bitwie pod Komarowem, ostatniej bitwie kawaleryjskiej w historii, konarmia Budionnego przestała istnieć. Z 4 dywizji wyszła jedna, w dodatku bardzo poturbowana. Po więcej informacji na temat tej bitwy zapraszam na dedykowany odcinek na kanale. Od razu po bitwie rozpoczął się pościg za sowieckimi niedobitkami. Polacy zdobywali bolszewickie tabory, broń oraz magazyny z zapasami. Tym samym Rosjanie mieli coraz mniej argumentów na podjęcie walki. Czas rozstrzygnięcia wojny nastąpił 20 września, kiedy to rozpoczęła się bitwa nad Niemnem. Mimo fatalnej sytuacji, Michał Tuchaczewski cały czas wierzył w zwycięstwo. Uważał on, że Polacy tak zmęczyli się kontrofensywą, że po wycofaniu wojsk na linię rzek Niemna, Szczary i Świsłoczy i przegrupowaniu się, raz jeszcze uderzy na Warszawę. Nie był on jednak kompletnie świadomy ogromnych zmian, jakie zaszły na froncie od połowy sierpnia. Piłsudski już pod koniec sierpnia nakazał przegrupowanie wojsk i szukał okazji, aby wydać bolszewikom walną bitwę, która raz na zawsze rozstrzygnęłaby losy wojny. Taka sytuacja nadarzyła się właśnie po wycofaniu wojsk Tuchaczewskiego nad Niemen. Polska ofensywa całkowicie rozbiła Sowietów. Mimo przewagi liczebnej, stracili oni ponad 40 tysięcy żołnierzy, w stosunku do 7 tysięcy poległych po stronie polskiej. Po bitwie Rosjanie rozpoczęli definitywny odwrót. Wojna była dla nich przegrana. Wielkie zwycięstwa pod Warszawą i nad Niemnem dały Polakom ogromną przewagę w rokowaniach pokojowych, trwających od 21 września 20 roku w Rydze. W międzyczasie 8 października generał Żeligowski pod pozorem rzekomego buntu wobec Piłsudskiego zajął Wilno i utworzył nowe państwo, tzw. Litwę Środkową, która następnie została włączona do Polski. W rzeczywistości operacja nazywana później buntem Żeligowskiego została przeprowadzona na osobisty rozkaz marszałka Piłsudskiego w celu odbicia Wileńszczyzny i jego rodzinnych stron z rąk litewskich, które dostała się podczas wycofywania się bolszewików. Obie strony konfliktu, polska jak i bolszewicka, były już wyczerpane trwającą ponad pół roku bardzo intensywną kampanią wojenną. Ale tym razem to bolszewicy poprosili o pokój. W międzyczasie Polacy wzięli do niewoli 40 tysięcy czerwonoarmistów, a 18 października podpisano zawieszenie broni. Polsko-bolszewickie rokowania pokojowe przedłużały się, jednak ostatecznie 18 marca o godzinie 20:30 w Pałacu Czarnogłowców w Rydze podpisano traktat Ryski, oficjalnie kończący trwającą łącznie blisko 2 lata polsko-bolszewicką wojnę. Na mocy tego traktatu Polska otrzymała 114 tysięcy km kwadratowych na wschodzie i ostatecznie ustalono wschodnią granicę II Rzeczpospolitej, która przebiegała przez Dźwinę, Dzisnę, tzw. Błota Polesia i linię Zbrucza. Polacy obronili swoją niepodległość, a Sowieci zostali zmuszeni do zmiany planów i budowania komunizmu w jednym kraju. Ostatecznie jednak postawili na swoim 25 lat później, kiedy pod płaszczem wyzwolenia
zagarnęli polskie ziemie na kolejne ponad 4 dekady. Mimo wszystko nigdy nie udało im się wcielić Polski jako sowieckiej republiki. Niestety, część ziem już na zawsze pozostała poza polskimi granicami. Wielkie dzięki za uwagę. Zanim się jednak pożegnamy, chciałbym jeszcze zająć Wam dosłownie chwilkę. Otóż od kilku dni istnieje opcja wsparcia kanału i zostania jego patronem. Progi wsparcia są bardzo zróżnicowane i zaczynają się już od 5 zł miesięcznie. Jak na razie kanał jest pozbawiony reklam oraz zewnętrznych sponsorów. Patronite jest więc jedyną opcją pozyskania środków na ulepszenie jakości kanału. Każdy próg wsparcia wiąże się z pewnymi nagrodami. Po więcej informacji odsyłam do opisu, gdzie znajdziecie link, który przekieruje Was na naszego Patronite'a. Jeśli ktoś z Was zdecyduje się wesprzeć rozwój kanału, z góry dziękuję i czuję się bardzo zaszczycony. Standardowo jednak podstawową formą wsparcia jest subskrybowanie kanału oraz ocenianie i komentowanie filmów. Za każdą formę wsparcia bardzo dziękuję. To była hardkorowa historia, trzymajcie się, do zobaczenia.